na raport zaprasza Sebastian Fałcz. Przyszła pora na najważniejsze wiadomości z regionu, a wśród nich między innymi... O Rzeszu 8-letni rowerzysta został potrącony przez samochód. Za nami pierwszy etap Mistrzostw Europy na żużlu. Obchody z okazji stulecia przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Policjanci z Mikołowskiej Komendy wyjaśniają okoliczności wypadku z udziałem 8-letniego rowerzysty. Chłopiec został potrącony przez kierującego samochodem osobowym na jednej z ulic w orzeskiej dzielnicy Zawada. Chłopiec nie miał karty rowerowej ani kasku ochronnego, a na drodze przebywał bez opieki. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Orzeszu, nieopodal skrzyżowania ulic Ściegiennego i Słowackiego z udziałem 8-letniego rowerzysty. Dokładnie tak, bardzo niebezpiecznego, ponieważ mówimy o małym dziecku, o 8-letnim chłopczyku, który przebywał na drodze publicznej bez opieki osoby dorosłej. Dziecko zostało potrącone przez kierującego samochodem osobowym. Kierowca był trzeźwy, był też przebadany tak zwanym narkotesterem, wynik negatywny. Kierowca oczywiście wykonał wszystkie czynności, które powinien był wykonać na miejscu, natomiast to prawo jazdy zostało zatrzymane z uwagi na zagrożenie karą, jakie w tym momencie jest, a o tym, czy będzie miał zatrzymane prawo jazdy w dłuższym etapie, no o tym już zadecyduje sąd. Droga, na której doszło do tego zdarzenia, była bardzo wąska, ograniczenie do 30 km na godzinę, więc być może te elementy też wpłynęły na to zdarzenie, na to, że w ogóle do niego doszło. Ośmiolatek trafił do katowickiego szpitala. Na szczęście te obrażenia nie zagrażały jego życiu, natomiast dziecko doznało obrażeń dosyć sporych, bo między innymi złamania miednicy czy potłuczeń głowy. Na szczęście, tak jak powiedziałam, te obrażenia nie były zagrażające życiu dziecka, natomiast no, mogło skończyć się tragicznie. Mundurowi apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o respektowanie obowiązujących przepisów, rozwagę oraz ostrożność, zwłaszcza teraz w okresie wakacji. Uroczysta msza święta, przejście grup rekonstrukcyjnych przez Bramę Wolności, koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej to tylko niewielka część tego, co przygotowano z okazji obchodów stulecia przyłączenia Górnego Śląska do Polski na Wodzisławskim Rynku. Na Wodzisławskim Rynku z okazji stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski odbyła się niezwykła i obfitująca w wiele atrakcji impreza. Pod nazwą Witaj Polsko. Honorowy komitet organizacyjny imprezy, którego przewodniczącym została senator Ewa Gawęda, stworzyli wszyscy wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu wodzisławskiego, a także przedstawiciele ważnych powiatowych instytucji. Natomiast patronat nad wydarzeniem objął premier Mateusz Morawiecki i starosta wodzisławski Leszek Bizo. Panie minister, panie wojewodo, pani europoseł, szanowni parlamentarzyści, panie pułkowniku, panie prezydencie, panie starosto, szanowni księża, drodzy goście i mieszkańcy powiatu wodzisławskiego. Pan premier w swoim liście pięknie nawiązał do wydarzeń sprzed 100 laty i do bohaterów, dzięki którym możemy dziś, tu, na ziemi wodzisławskiej, świętować naszą wspaniałą rocznicę. Obchody z okazji jubileuszu przyłączenia Górnego Śląska do Polski odbywały się na rynku, a jedną z atrakcji wydarzenia była Brama Wolności, wykonana na wzór tej zbudowanej przed 100 laty, przez którą przeszli grupy rekonstrukcyjne prezentujące różne rodzaje wojsk, od tych charakterystycznych dla okresu powstań śląskich i przyłączenia ziemi wodzisławskiej do Polski, po wojska okresu II wojny światowej. To niezwykle wzruszające, że jest nas tu tak wiele, że tą naszą obecnością potwierdzamy wielkie znaczenie wydarzeń sprzed 100 laty i szacunek dla tych, którzy walczyli wtedy za Polskę. Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną, na której każdy z przybyłych gości znalazł coś dla siebie. Nie zabrakło wspaniałej atmosfery i emocji do ostatniego biegu. Za nami pierwsza runda tegorocznych Mistrzostw Europy, które zostały rozgrywane w Rybniku.
Dobrze przygotowany tor, a na nim czołówka europejskiego żużla. Takie zestawienie musi gwarantować emocje i zawody na wysokim poziomie. Tak też było. Za nami rybnicka runda Speedway Euro Championship. Cykl się zapowiada bardzo emocjonująco, bo mamy bardzo wyrównaną stawkę i bardzo mocną, więc wiemy też, o co jedziemy, ponieważ pierwsze miejsce jest premiowanym awansem do Grand Prix, więc każdy będzie chciał tutaj, że tak powiem, po tej czwartej rundzie być zwycięzcą, więc będzie ciekawie. Fajnie zawsze wracać tutaj do Rybnika. Fajny tor, fajne środowisko. Także no co? No i można się cieszyć z tego, że jestem tu w ogóle, nie? Udało się mi przejść przez sito kwalifikacji, nie? I wygrać challenge. Mamy tutaj mnóstwo dobrych zawodników, którzy świetnie jeżdżą na żużlu i nawet w Grand Prix myślę, że daliby radę, więc można spodziewać się super imprezy. Przed zawodami warto było wybrać się również do miasteczka Kibica, gdzie czekało wiele atrakcji. Jest to dla nas niesamowita szansa, żeby pokazać się przed szerszym gronem publiczności. Mamy tutaj do pokazania naszym kibicom zdobyczy naszych utalentowanych chłopaków w postaci pucharów, medalów. Można zobaczyć sprzęt, na którym się przemieszczają po torze. Mamy fantastyczne nowe kewlary, które tutaj też można zobaczyć. Porozmawiać z chłopakami, zjeść krówkę ciągutkę z naszym nowym logo, a także zobaczyć, jakie mamy przygotowane gadżety. Rybnicka runda Mistrzostw Europy padła łupem Duńczyka Leona Madsena. Drugie miejsce zajął zaś Janusz Kołodziej, a podium uzupełnił Patryk Dudek. W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wojewoda Jarosław Wieczorek oraz zaproszeni goście oficjalnie podpisali umowy z przedstawicielami szpitali w regionie. Wszystko to w ramach funduszy przeciwdziałania COVID-19. Kolejne pieniądze na zakup sprzętu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafiły do śląskich placówek medycznych. Specjalna uroczystość przekazania umów miała miejsce w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że w sumie około 127 milionów złotych trafia do jednostek województwa śląskiego, do podmiotów medycznych w ramach dwóch programów. Ten pierwszy program, który tutaj Państwo obserwują, to 59 milionów dla 52 podmiotów, jest w trakcie realizacji. Czyli dostarcza Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ze środków, które udało się wygospodarować w trakcie trwania pandemii, ze środków poisiowych, podpisane stosowne porozumienie z Ministerstwem Zdrowia oraz nami i Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Ja ze swojej strony chciałam przede wszystkim powiedzieć dziękuję. Dziękuję dla Państwa za tą współpracę, za te dwa lata ciężkiej pracy, za tą wyrozumiałość, za cierpliwość i za to, że wszystkie szpitale w województwie śląskim pracowały jak drużyna. Rzeczywiście województwo śląskie to 45 takich jednostek, więc my jesteśmy silną grupą i tu z tego miejsca też obecnym dyrektorom bardzo dziękuję, bo dzisiejsze prezenty, dzisiejsze umowy, dzisiejsze finansowanie, które na sprzęt, to jest przede wszystkim wasza zasługa tego, że tak szybko podjęliście te działania, tak szybko przeorganizowaliście swoje szpitale do tego, żeby działać. Na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklęcu po zachodzie słońca wyświetlane było i będzie nadal codziennie widowisko mappingowe pod nazwą Miłość Blanki i Guida. Projekt wygrał w ubiegłorocznym marszałkowskim budżecie obywatelskim. Pomysł i realizacja to dzieło Stowarzyszenia Wrazidlok. W Świerklęcu na Pałacu Kawalera chwilę po zachodzie słońca odbył się tak zwany mapping, czyli opowiadanie historii za pomocą światła. Z inicjatywy Stowarzyszenia Wrazidlok przy wsparciu środków z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego stworzono oprawę pod nazwą Miłość Blanki i Guida. Projekt ten to projekt mappingowy na fasadzie Pałacu Kawalera. Od dzisiaj co najmniej do 15 grudnia codziennie 30 minut po zachodzie słońca będzie pokazywana historia tego wielkiego uczucia, które połączyło pana na Świerklęcu i niezwykłą kobietę, jaką była Blanka Lapaiwa. Pokaz rozpoczął się od marszu z pochodniami. W korowodzie szli przedstawiciele województwa śląskiego czy prezes Stowarzyszenia Wrazidlok. Nie zabrakło rzecz jasna również aktorów przebranych w stroje z epoki oraz członków chóru mieszanego klaster, który wystąpił przed przemarszem. Ja idąc tym korowodem z tymi wspaniałymi osobami w stroju epoki miałam i dalej mam ogromne
ogromne ciarki na plecach. Bardzo serdecznie dziękuję pomysłodawcy za ogromną kreatywność, za ten pomysł, wspaniały pomysł, że możemy pokazywać Park w Sierakańcu właśnie w taki sposób, właśnie wieczorową porą. Myślę, że przed nami świetlana przyszłość we współpracy ze Stowarzyszeniem Wrazidlo. Oni wam mówią to o tym, co tu kiedyś było najlepszego. Widowisko typu światło i dźwięk opowiadało historię wielkiej miłości pomiędzy księciem Guido a markizą Blanką de Paivą. Legendarną parą, która pozostawiła po sobie ślad w światowej i europejskiej historii XIX wieku. Wspólna droga Blanki i Guida wiodła przez Paryż, Berlin aż do Świerklańca. W siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gliwicach nastąpiło oficjalne otwarcie biura klastra Silesia Automotive, który zrzesza ponad 100 przedsiębiorców z regionu z branży motoryzacyjnej oraz przemysłu przyszłości. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest znana w głównej mierze z Automotive. Z tego powodu powołano specjalny klaster Silesia Automotive and Advanced Manufacturing, który zrzesza firmy motoryzacyjne z regionu od wielu lat. W ostatnim czasie nastąpiło specjalne otwarcie nowej siedziby klastra, która mieścić się będzie w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej. To była bardzo dobra decyzja, dlatego że jest to naprawdę świetna lokalizacja. Nasi członkowie mają tutaj bardzo dobry dojazd. My mamy świetną infrastrukturę do tego, żeby realizować nasze działania. No i tak naprawdę możemy rozwijać nasz kluczowy, krajowy klaster Silesia Automotive, który jest tak naprawdę jedną z najważniejszych inicjatyw Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ponieważ dotyczy i zajmuje się branżą motoryzacyjną, która jest najważniejszą branżą dla województwa śląskiego. Klaster skupia ponad 100 przedsiębiorców z branży Automotive, ale nie tylko, bowiem dołączyły również przedsiębiorstwa z branży przemysłu przyszłości. Dzisiaj kolejna jakaś tam inicjatywa, gdzie dostajemy nowe kilka milionów euro na wspólne działania, które dają naszym inwestorom szansę rozwoju, szansę R&D, czyli tworzenia nowych, zaawansowanych, wysokopłatnych miejsc pracy, ale też kolejne projekty dla młodych ludzi. Przecież Politechnika Śląska, która jest w Gliwicach, to jest kilka tysięcy młodych inżynierów, którzy się uczą. My chcemy im pokazać, fantastyczne jest miejsce tutaj do pracy. Wizją klastra jest wykreowanie województwa śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w branży motoryzacyjnej. Celem za to jest zbudowanie silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi. Teraz przyszła pora na informacje z kraju i świata. Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem spotkali się na poligonie w Orzyszu z żołnierzami Wielonarodowej Grupy Bojowej EFP NATO. Premier po spotkaniu powiedział, że polska armia nie może być reliktem przeszłości, a gwarantem przyszłości. Trzech ludzi zginęło w strzelaninie w centrum handlowym w Kopenhadze. Cztery osoby są za to w ciężkim stanie, poinformował szef lokalnej policji. Sprawca to według służb 22-letni rodowity Duńczyk, który miał mieć wcześniej problemy ze zdrowiem psychicznym. W belgijskiej miejscowości Mons odbyła się uroczysta zmiana na stanowisku głównodowodzącego połączonych sił zbrojnych NATO w Europie. Dotychczasowego dowódcę generała amerykańskiego lotnictwa Todda Waltersa zastąpił generał US Army Christopher Cavoli. Tą wiadomością kończymy dzisiejszy raport. Za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia. Z profesorem Dariuszem Rosatim rozmawiamy m.in. o inflacji czy prognozach cenowych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.